pewne podejrzenia, że Tomek Wyryński mnie nie zaskoczy. No to zaczynajmy fakty RMF FM o 18:00. Tomek Wyryński przy mikrofonie. Witam, zaczynamy. Zwycięstwo. Wszystko gra? Wszystko gra. Spotkanie. Graj bucy. Ale nie bez znaczenia dla tak, jeszcze w faktach również o rodzicach dwójki dzieci, które zostały pogryzione przez psa. Jutro prawdopodobnie zostaną przesłuchani. Będą też ważne informacje dla kierowców. Polska wygrywa 1-0 z Japonią na pożegnanie mundialu. Mecz w Wołgogradzie oglądał nasz wysłannik Paweł Pawłowski. Witaj, Pawle. Tak jest, witam. Jak padła bramka? A to była 60. minuta spotkania i rzut wolny podyktowany dla Polaków. Do piłki podszedł Kurzawa i zagrał ją w pole karne. Tam przepchnął się Bednarek, który dołożył nogę i skierował piłkę do siatki. Polacy mieli jeszcze 200% okazje, których nie wykorzystali, co jest dobrą wiadomością dla Japończyków, bo mimo porażki wychodzą z grupy, a to dzięki zwycięstwu Kolumbii nad Senegalem. Drużyna z Afryki, mimo identycznego dorobku punktowego i bramkowego, spada na trzecie miejsce. Japończycy awansują na drugie, no bo w trzech meczach zobaczyli o 2 żółte kartki mniej. Wołgograd, Paweł Pawłowski. W Poznaniu w strefie kibica mecz obejrzało dziś kilkuset fanów. Wśród nich nasz reporter Mateusz Chłystun. Witaj, Mateuszu. Dzień dobry, jestem. Kto zdaniem kibiców grał najlepiej? Pytałem o to dosłownie chwilę po gwizdku kończącym mecz. Nazwisk pojawiło się kilka. Bednarek! Golan to Bednarek! Zliki Grosik. Kurzawa bardzo ładnie się wyszutkowywał, dobrze podawał, wychodził na pozycję, walczył. Dzięki niemu bramka wpadła, bo jednak bez tego podania Bednarek nie potrafiłby umieścić piłkę w siatce. Sporo kibiców wychodzi już z poznańskiej strefy. Są trochę zawiedzeni, bo mieli nadzieję, kiedy wielokrotnie pytałem ich o to przed mundialem, że wyjdziemy z grupy. Dla części kibiców kończy się więc przeżywanie meczowych emocji, bo dostarczali im je tylko biało-czerwoni. Strefa jednak zostaje. Fani futbolu na światowym poziomie będą tu wracać, a kolejne oblężenie plac na międzynarodowych targach poznańskich będzie przeżywał zapewne podczas finału. W drugim meczu polskiej Dzięki pa. Czy co, obok Japończyków awansowali do 1/8 mundialu. Za chwilę mistrzowskie fakty sportowe w RMF FM. Popołudniowe fakty RMF FM. Prawdopodobnie jutro przesłuchani zostaną rodzice dwójki dzieci, które z poważnymi obrażeniami trafiły do szpitala po ugryzieniu przez psa. Stan 8-miesięcznej dziewczynki i 3-letniego chłopca jest ciężki. Wczoraj wieczorem w miejscowości Łomia w powiecie mławskim na Mazowszu dzieci zaatakowały pies rasy Amstaff. Do zdarzenia doszło na terenie ogrodzonej posesji w obecności rodziców. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie narażenia dzieci na utratę życia i zdrowia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Zderzenie dwóch busów na trasie S8 między węzłami Łask i Róża w Łódzkiem. Zablokowany jest tam prawy pas w stronę Warszawy. Kierowcy, uważajcie też na autostradzie A2 między węzłami Łódź Północ i Łowicz. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest lewy pas w stronę Warszawy. Na wiosnę będzie lepiej. Wtedy pacjenci odczują skrócenie kolejek. Tak w rozmowie z RMF FM mówi minister zdrowia. Łukasz Szumowski przekonuje, że kolejki do specjalistów nie są aż tak długie, jak wylicza fundacja Watch Health Care. NFZ ma korzystniejsze dane, mówi Szumowski, ale zapewnia, że resort zdrowia przygotowuje plan zachęt dla lekarzy specjalistów. Chce płacić więcej za przyjęcie pacjenta, który czeka na wizytę pierwszy raz. I o ile zwiększa nawet cenę? Około 100 zł. W związku z tym to będzie dosyć duży wzrost. Za przyjęcie pierwszorazowego, za nowego pacjenta? Tak, do tej pory to było na wysokości 50 kilku złotych. W związku z tym to są dosyć duże wzrosty nakładów. Natomiast to są na razie szacunkowe ceny, które mamy w analizach. Tego rzędu kwoty chcielibyśmy przeznaczyć, żeby te kolejki drgnęły. Z ministrem Szumowskim rozmawiał nasz reporter Mariusz Piekarski. O pozostałych pomysłach szefa resortu zdrowia przeczytacie na rmf24.pl. Na Pomorzu ruszył dziś Festiwal Wiatru Ustka 2018. Podziwiać będzie można chociażby pokazy akrobacji motoparalotniowej, ale też rywalizacje zawodowców i amatorów. Będą konkurencje z pewnością. To jest akurat nieprawda, ja sobie z tym poradzę. Dlatego też prezentacje sprzętu latającego czy wystawy zdjęć z lotu ptaka, a właściwie z lotu motoparolotniarza. Do realizacji całego przedsięwzięcia zaangażowanych zostało ponad 100 motoparolotniarzy, w tym aktualni mistrzowie i wicemistrzowie świata. Celem festiwalu jest zachęcenie widzów do rozpoczęcia przygody z motoparolotniarstwem. A szczegółowy program festiwalu znajdziecie na rmf24.pl. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Mistrzowskie fakty sportowe. Pokryć dachowych Blacho Trapez. Oficjalny partner reprezentacji Polski.
Męski potencjał wspiera sponsor mistrzowskich faktów sportowych. Producent leku Mensil. www.mężczyznaniewymienka.pl. Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Stihl, producent akumulatorowych urządzeń do pielęgnacji zieleni. www.stihl.pl. Mistrzowskie fakty sportowe. Paweł Pawłowski. To mistrzowskie fakty sportowe prosto z Wołgogradu, gdzie nasza piłkarska reprezentacja pożegnała się dziś z mundialem. Polacy wygrali z Japonią 1-0. Mecz nie zachwycił, może przez upał był toczony w żółtym karpie. Zdarzało się oczywiście z rynku reprezentacji. Kilka razy sytuację musiał ratować Łukasz Fabiański, który zagrał dziś spokojnie i pewnie. Polacy ponownie zagrali bez większego pomysłu, choć udało im się wykreować 3 dobre sytuacje. Pierwszą z nich jeszcze przed przerwą miał Kamil Grosicki, który dostał doskonałe dośrodkowanie z prawej strony. Uderzył głową celnie na bramkę, ale futbolówkę z linii bramkowej wygarnął japoński golki. Druga okazja to szansa Lewandowskiego już w drugiej połowie. Nasz kapitan urwał się obrońcom, no i dostał podanie po ziemi od Zielińskiego. No niestety odrobinę za mocno i Lewandowski nie mógł dopaść do tej piłki. Wreszcie w 60. minucie z rzutu wolnego w pole karne piłkę wrzucił Kurzawa. Tam dopadł do niej Bednarek i wpakował ją do siatki. W drugim meczu w naszej grupie Senegal przegrał z Kolumbią 0-1, a to oznacza, że na pierwsze miejsce w grupie wysuwa się właśnie Kolumbia. Na drugim miejscu jest Japonia, która punktowo i bramkowo ma taki sam dorobek jak Senegal, ale Japończycy w 3 meczach złapali o 2 żółte kartki mniej, no i to daje im wyjście z grupy. Dzięki, hej. Dziękuję. Do potem. Sportowe wspiera i sponsor. Producent pokryć dachowych Blacho Trapez. Oficjalny partner reprezentacji Polski. Męski potencjał wspiera sponsor mistrzowskich faktów sportowych. Producent leku Mensil. www.mężczyznaniewymienka.pl. Sponsor mistrzowskich faktów sportowych jest Stihl. Producent akumulatorowych urządzeń do pielęgnacji zieleni. www.stihl.pl. Co tam? Wydzwonimy prezesa Latte. Latte?